Antananarivo jest stolicą Madagaskaru. Liczy około 2 milionów mieszkańców. Wizytę w mieście rozpoczynamy od ulicy Maurycego Beniowskiego. Jest tu tablica upamiętniająca jego pobyt na wyspie w drugiej połowie XVIII wieku. Madagaskar jest państwem leżącym na wyspie o tej samej nazwie. Ma 587 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni i liczy około 26 milionów mieszkańców. Antananarivo zostało założone około 1610 roku. Jesteśmy pod pałacem Rowa, zwanym także Pałacem Królowej Ravalony I. Pałac był siedzibą władców Królestwa Merina w XVII i XVIII wieku. W 1995 roku pałac doszczętnie spłonął, a jego odbudowę rozpoczęto w 2005 roku pod egidą UNESCO. Pałac wzniesiono na wzgórzu Analamanga, najwyższym z 12 wzgórz, na których leży stolica Madagaskaru. Roztacza się stąd rozległy widok na miasto. W centrum Antananarivo znajduje się sztuczne jezioro Anosy, utworzone na początku XIX wieku. Na wyspie pośrodku jeziora w 1927 roku wzniesiono pomnik upamiętniający ofiary I wojny światowej. Pałac Sprawiedliwości. Budowla wsparta na jońskich kolumnach, otwarta z trzech stron, by zapewnić jawność postępowań prowadzonych przed sądem. W górnym mieście dominują domy z XIX wieku. Pałac Andafiavaratra z 1873 roku. Dawniej siedziba premiera, obecnie muzeum. Stara brama miejska. Protestancki kościół z drugiej połowy XIX wieku. Katedra Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z XIX wieku. Jest największym kościołem na Madagaskarze. Katedra stoi na klifie, na którym w 1674 roku misjonarze ponieśli męczeńską śmierć. W 2019 roku papież Franciszek spotkał się tu z biskupami Madagaskaru. Pomnik Filiberta Tsiranany, który był pierwszym prezydentem po uzyskaniu przez Madagaskar niepodległości w 1959 roku. Schody wybudowane w 1832 roku przez królową Ravalonę I, łączące górne miasto z targowiskiem Analakeli. Ulica Niepodległości, największa i najbardziej reprezentacyjna ulica Antananarivo. Kończy się przy kolumnie, na której szczycie umieszczono mapę Madagaskaru. Następnego ranka opuszczamy stolicę i udajemy się do Parku Narodowego Rano Mafana. Po drodze zatrzymujemy się przy lokalnym targowisku. Kolejny postój w niewielkim miasteczku. Budynki mieszczące różne warsztaty usługowe.
nietypowy sposób robienia prania w tej części świata. Na tym postoju mamy z kolei okazję oglądać poletka leżące w dole i na zboczu pociętym tarasami. Rodzinny grobowiec stojący na skraju pola. Z pobliskich zabudowań podeszła do nas grupka dzieci i kobiet. Typowy środek transportu, wóz ciągnięty przez woły zebu. Dojeżdżamy do Antsirabe, trzeciego co do wielkości miasta na wyspie. Zatrzymujemy się tu tylko po to, by zajrzeć do katedry Notre Dame de la Salette. Jej dzwonnica ma 45 metrów wysokości. Kościół był tu już w 1900 roku, ale obecny kształt nadano mu w 1931 roku. Nawa główna ma 60 metrów długości i 14 metrów wysokości. Krótki postój w miejscowości Ambositra, która słynie z wyrobów z drewna. To już końcówka naszego dzisiejszego przejazdu, którego długość wyniosła prawie 400 km. Jesteśmy w rejonie równikowych lasów deszczowych Antisinanana i udajemy się do wpisanego na listę UNESCO Parku Narodowego Rano Mafana. Park ma 41,5 tysiąca hektarów i jest położony na wysokości od 400 do 1400 metrów. Owoce tego drzewa są jadalne. W parku jest 11 gatunków lemurów. W gąszczu lasu deszczowego udało nam się wypatrzeć lemura większego bambusowego. Występuje tu także zagrożony wyginięciem gatunek lemura maki złoty, i to było motywem założenia parku w 1991 roku. Na poszukiwanie lemurów wyruszyliśmy z widocznych w dole zabudowań i teraz będziemy tam wracać. Przez park przepływają liczne rzeki, które są dopływami rzeki Namorona. Na końcu naszej wędrówki po parku spotykamy żyrafkę madagaskarską, endemiczny gatunek chrząszcza o długości do 2,5 cm. Pielgrzan madagaskarski z charakterystycznym pióropuszem liści. Zanim wyruszymy w dalszą drogę, zatrzymujemy się jeszcze na chwilę przy malowniczym wodospadzie.
naprzeciw wodospadu przycupnęła mała żabka. Musimy teraz pokonać 350-kilometrowy odcinek drogi, by dotrzeć na nocleg w okolicach Parku Narodowego Isalo. Często spotykany rodzaj wózka, za pomocą którego mieszkańcy wyspy transportują pokaźne niejednokrotnie ilości towarów. Często widać cegielnie, gdyż w tej części Madagaskaru domy buduje się z cegły. Piękne widoki wynagradzają nam uciążliwości podróży kiepskimi madagaskarskimi drogami. Na jednym z postojów pielgrzan madagaskarski i kryjący się przed nami kameleon. Jesteśmy 700 km na południowy zachód od Antananarivo, w którym byliśmy przedwczoraj. Park Narodowy Isalo ma 81,5 tysiąca hektarów powierzchni i obejmuje obszar płaskowyżu zbudowanego z jurajskiego piaskowca. W wyniku erozji jest on poprzecinany licznymi piaszczystymi dolinami i kanionami. Termitiera. Park Isalo został utworzony w 1962 roku i jest najczęściej odwiedzanym parkiem narodowym na Madagaskarze. Wędrujemy głębokim kanionem, którego dnem płynie strumień. Miejscami trasa jest dość trudna do pokonania. Ściany kanionu porastają liczne rośliny, w tym także owadożerne rosiczki. U stóp czarnego wodospadu można popływać, ale temperatura wody jest stosunkowo niska. W drodze powrotnej spotykamy wygrzewającego się węża. Park leży na wysokości od 800 do 1200 metrów.
muchodławka wysiaduje jajka, trochę tylko zaniepokojona bliskim sąsiedztwem ludzi. Po wizycie w parku zatrzymujemy się na krótko w miasteczku Ranohira. W drodze do rezerwatu Zombice kolejnym przystankiem na naszej trasie jest miasteczko Ilakaka. W 1998 roku odkryto tu jedne z największych na świecie złoża szafirów. W wyniku szafirowej gorączki wioska licząca 40 mieszkańców przekształciła się w ciągu niecałego roku w kilkudziesięciotysięczne miasto rodem z Dzikiego Zachodu. Niektóre kamienie już na miejscu szlifuje się, oprawia i oferuje do sprzedaży. Doskonale zakamuflowany kameleon. Można tu spotkać zagrożony wyginięciem gatunek lemura sifaka. Właśnie natknęliśmy się na niewielkie stadko tych lemurów. Sifaki prowadzą nadrzewny tryb życia i są aktywne w dzień. Potrafią przeskakiwać z drzewa na drzewo na odległość do 10 metrów. Odżywiają się owocami, pędami drzew oraz owadami. Samica z młodym. Ciąża sifaki trwa 130 do 160 dni i rodzi się jedno młode, które samica karmi przez 6 miesięcy. Udaje nam się podejść do lemura wełnistego, który prowadzi nocny tryb życia. Ma długość ciała do 45 cm i waży do 1,3 kg. Swym charakterystycznym, wolnym krokiem przesuwa się po gałęzi kameleon. W rezerwacie można też podziwiać ogromne baobaby. To autobus, którym podróżuje po Madagaskarze nasza 18-osobowa grupa. Na krótkim postoju mamy okazję przyjrzeć się z bliska, jak toczy się codzienne życie w małym miasteczku. Jedziemy do małej wioski, by zobaczyć, jak na co dzień żyją mieszkańcy zachodniej części wyspy. Wioska nie leży bezpośrednio przy szosie i trzeba do niej dojść polną ścieżką. Wieś jest niewielka i składa się z kilku zaledwie domów.
Warunki, w jakich żyją mieszkańcy tej i innych malgaskich wiosek, nie wymagają komentarza. Zagroda dla świń. Drób i prosięta karmi się między innymi larwami termitów. Młoda mama z dzieckiem na ręku. Po wizycie w wiosce udajemy się w kierunku rezerwatu Ania. Rezerwat jest pięknie położony u stóp kamiennej góry i wielkich głazów. Rezerwat ma 30 hektarów i został utworzony w 1999 roku. Na terenie rezerwatu żyje około 300 lemurów katta. Najbardziej charakterystyczną ich cechą jest ogon z białymi i czarnymi obrączkami, których jest od 13 do 15. Lemur katta ma popielate ubarwienie, waży do 5 kg, a długość ciała bez ogona dochodzi do 50 cm. Lemury te stosunkowo dużo czasu spędzają na ziemi, jednakże zapewne zaniepokojone naszą obecnością, przez cały czas naszego pobytu w rezerwacie pozostawały na drzewach. Można tu też spotkać kameleony. Rezerwat jest zarządzany i obsługiwany przez lokalną społeczność i jest przykładem, jak można połączyć ochronę przyrody z korzyściami miejscowej ludności. Lemur katta jest owocożerny, zjada również liście i nasiona, a owady jedynie okazjonalnie. Samica rodzi jedno, dwa, czasami nawet trzy młode po ciąży trwającej 4,5 miesiąca. Młode wczepiają się w futro na brzuchu matki i pozostają tam do ukończenia drugiego tygodnia życia. Po tym okresie przechodzą na grzbiet i zostają tam do osiągnięcia pełnej sprawności, pozwalającej im poruszać się wraz z grupą. Od 30 do 50% młodych ginie w pierwszym roku życia. Lemury katta zostały wypromowane między innymi przez animowane filmy Pingwiny z Madagaskaru i Niech żyje król Julian, stąd często określa się je mianem King Julian. Lemury katta żyją w grupach liczących od 5 do nawet 20 osobników. Na koniec naszej wizyty w rezerwacie natykamy się na jeszcze jednego kameleona.
wieczór docieramy na plantację herbaty. Produkuje się tu rocznie 550 ton herbaty, w większości eksportowanej do Kenii. Zebrane liście poddawane są tu suszeniu i fermentacji. Urządzenia służące finalnej obróbce herbaty i jej konfekcjonowaniu. Ranek wita nas chmurami i deszczem. Przed nami długa 400-kilometrowa trasa powrotna do Antananarivo, by dostać się na wschodnią część wyspy. Madagaskar jest krajem typowo rolniczym. 75% ludności zajmuje się pracą na roli. Uprawia się tu m.in. ryż, który jest podstawą wyżywienia mieszkańców wyspy. Jego spożycie na jednego mieszkańca jest najwyższe na świecie i wynosi około 140 kg rocznie. Zebu. Bydło domowe o charakterystycznym garbie na grzbiecie. Przygotowaniem ziemi pod uprawę ryżu zajmują się mężczyźni, ale sadzić go mogą tylko kobiety, gdyż uważa się, że ryż zasadzony przez mężczyzn nie da dobrego plonu. Po raz drugi zatrzymujemy się w tym mieście. Poprzednio zwiedziliśmy katedrę Notre Dame de la Salette, a to Hotel des Termes z 1922 roku. Występuje tu wiele źródeł termalnych i z tego powodu Antsirabe jest zwane malgaskim Vichy. Z powodu dużej ilości i różnorodności riksz, miasto jest także nazywane malgaską stolicą riksz. Wybraliśmy się na przejażdżkę słynnym pus-pus, czyli rikszą ciągniętą przez człowieka. Dworzec kolejowy z 1923 roku. Antsirabe ma kolejowe połączenie ze stolicą i sportowym miastem Toamasina. Przy ulicy Niepodległości wznosi się Stella Niepodległości. Przedstawiono na niej nazwy 18 plemion zamieszkujących Madagaskar. Po noclegu w Antananarivo jedziemy teraz drogą numer 2 na wschód wyspy do regionu Andasibe. Tam, gdzie jest wystarczająca ilość wody, uprawia się głównie ryż. Mijane poletka ryżowe przedstawiają malowniczy widok. Krótki postój po drodze na rozprostowanie nóg. Thank you.
tym przydrożnym kramiku nabywamy banany, by za chwilę ich użyć do karmienia lemurów. Jesteśmy w małym, prywatnym rezerwacie założonym przez francuskiego przyrodnika entomologa André Peyrierasa. Są tu lemury Sifaka cocorella. Lemury te żyją w grupach liczących od 3 do 10 osobników, a na czele grupy stoi samica. Są tu przyzwyczajone do ludzi i chętnie częstują się kawałkiem banana wprost z ręki. Ruja u Sifaka cocorella jest zsynchronizowana i ma miejsce w styczniu i w lutym. Młode rodzą się w czerwcu i lipcu po 162-dniowej ciąży. Nowo urodzony lemur waży 10 dekagramów. Są tu też lemury brązowe. Są one stosunkowo nieduże. Długość ciała bez ogona wynosi około 45 cm, a ważą od 2 do 3 kg. Żyją w grupach od 5 do 12 osobników. Młode rodzą się we wrześniu i październiku po 120-dniowej ciąży. W rezerwacie można także z bliska obejrzeć kameleony. Kameleony słyną ze zdolności do zmiany ubarwienia, długiego języka i oryginalnych kształtów ciała. Mają chwytny ogon i palce zrośnięte w rodzaj szczypiec, którymi przytrzymują się gałęzi. Tu doskonale widać charakterystyczny sposób poruszania się kameleona w sytuacji, gdy nie czuje się on zagrożony. Wbrew utartym opiniom, kameleony nie dostosowują swojej barwy do barwy otoczenia. Zmiana barwy jest związana ze zmianą stanu fizycznego i emocjonalnego, a także jest formą komunikacji z innymi osobnikami. Kameleon poluje, wyrzucając błyskawicznie lepki język na odległość do kilkunastu centymetrów. Żaba pomidorowa. Malgaski lub madagaskarski boa drzewny. Osiąga do 1,5 metra długości. Preferuje drzewa i krzewy w pobliżu rzek, strumieni i mokradeł. Madagaskarski nietoperz owocożerny, zwany także latającym lisem. Jest największym nietoperzem na wyspie, osiąga długość ciała do 27 cm, a rozpiętość jego skrzydeł ma ponad 1 metr. W rezerwacie jest też kilka gatunków gekonów.
kameleon rogonosy, jeden z najmniejszych kameleonów, którego długość wraz z ogonem nie przekracza 11 cm. Niemal wszędzie można spotkać lemury. Potrafią się sprawnie poruszać nawet po przewodach elektrycznych, na szczęście izolowanych. Zapadł już zmrok i wyruszamy na nocną przechadzkę po lesie deszczowym. Na początek udaje się wypatrzeć niewielkiego kameleona. A tu gekon zaniepokojony naszą obecnością. Przebudził się właśnie prowadzący nocny tryb życia najmniejszy z lemurów, lemur myszaty. Jego długość ciała wynosi około 13 cm, długość ogona 12 cm, a waży zaledwie 5 dekagramów. Buduje gniazda na drzewach lub chroni się w dziuplach. Dwa razy w roku samica rodzi od 1 do 4 młodych, które są dojrzałymi osobnikami po 10 miesiącach. Na koniec udaje się jeszcze wypatrzeć małą żabkę. Kolejny dzień rozpoczynamy od wizyty w rezerwacie Analamazaotra, który jest częścią Parku Narodowego Andasibe Mantadia. Będziemy tu podglądać największe madagaskarskie lemury, indrisy krótkoogonowe, gdyż ich ogon ma zaledwie 6 do 7 cm. Długość ciała indrisa sięga 90 cm, a waga 10 kg. Lemur ten przez miejscowych jest zwany Baba Koto. Swoją obecność na zajmowanym terytorium oznajmia donośnym głosem, który może być słyszany nawet z odległości 4 km. Indrisy tworzą grupy rodzinne liczące od 2 do 5 członków. Na terenie parku żyje około 60 takich grup. Ciąża indrisa trwa około 5 miesięcy i samica rodzi jedno młode. Żywią się owocami, liśćmi i kwiatami. Z rezerwatu Analamazaotra przenieśliśmy się do rezerwatu Wakona na tzw. Wyspę Lemurów, gdzie w wyniku częstych kontaktów lemury są oswojone z ludźmi. Już wybiegły nam na spotkanie lemury brązowe. Bezceremonialnie domagają się poczęstunku, a nawet same usiłują dostać się do plecaka.
Nieco dalej mamy parę lemurów szarych bambusowych. Te są mniejsze i bardziej nieufne niż poprzednie. Obok jest samica lemura brązowego z młodym. Lemury te spotkaliśmy już wcześniej w rezerwacie Peireiras. Na oddzielonej od nas kanałem sąsiedniej wysepce pojawił się lemur Warii czerwony. Jest on jednym z największych lemurów. Długość ciała do 53 cm, ogon do 60 cm, a waga do 3,6 kg. Jest lemurem krytycznie zagrożonym wyginięciem. Jest tam też sifaka diademowa. Prowadzi ona na drzewny tryb życia. Tu mamy okazję zobaczyć, jak porusza się po ziemi. Zupełnie inaczej niż na przykład warii czerwony czy lemur brązowy. Sifaka diademowa jest roślinożerna, zjada liście, kwiaty, korę i owoce. Po 5-miesięcznej ciąży samica rodzi jedno młode. Gatunek jest zagrożony wyginięciem. Lemur Warii czarno-biały buduje gniazda wyłącznie na czas porodu i opieki nad młodymi. Po stosunkowo krótkiej ciąży, 90 do 102 dni, samica rodzi w jednym miocie do 6 młodych, ale najczęściej 2 lub 3. W gnieździe pozostają one do 3 tygodni. W innej części rezerwatu Bakona można obejrzeć krokodyle. Są to krokodyle nilowe. Osiągają długość do 5,5 metra i wagę do 1 tony. Krokodyl może wstrzymać oddech pod wodą nawet do 45 minut. Jedne z największych żółwi lądowych, żółwie promieniste, są krytycznie zagrożone wyginięciem. Jest tu też trochę ptactwa wodnego. Dziwonos szaroboczny, ptak wodny z rodziny kaczkowatych. Jeszcze rzut oka na jeden z gatunków boa i opuszczamy rezerwat.
postoju zaopatrujemy się w owoce. Kolejny przystanek to plantacja palmy oleistej. Na szczęście na Madagaskarze uprawa tej palmy nie przybrała takich rozmiarów jak w niektórych krajach azjatyckich, na przykład w Malezji czy Indonezji. Dotarliśmy do wybrzeża Oceanu Indyjskiego po wschodniej stronie wyspy. Można się orzeźwić wodą kokosową prosto z orzecha. W końcu docieramy do ośrodka wypoczynkowego Full Point, gdzie przewidziano jeden dzień odpoczynku po trudach pokonanej już trasy. Pod wieczór zwiedzamy Fort Manda, zbudowany w XIX wieku przez króla Radamę I. Pod tym starym drzewem ludzie składają ofiary, by uzyskać błogosławieństwo i wsparcie od duchów przodków. Forteca została wzniesiona z bloków koralowca spajanych piaskiem i białkiem z jaj. Podobno zużyto ich 150 tysięcy. Mury fortu sięgają do wysokości 8 metrów, a ich szerokość wynosi miejscami 6 metrów. Forteca została wzniesiona w celu obrony przed ewentualną inwazją od strony oceanu. Dom komendanta fortu. Po obiekcie oprowadzał nas Fidlele Nirina, który twierdzi, że jest potomkiem pierwszego komendanta fortu w 7. pokoleniu. Przejechaliśmy do miasta Toamasina. Jest tu główny port morski Madagaskaru. Przepływamy obok małych stoczni kanałem Pangalanes. Kanał ten został utworzony w czasach kolonizacji francuskiej. Ciągnie się wzdłuż wschodniego wybrzeża wyspy i jest jednym z najdłuższych kanałów słodkowodnych na świecie. Jego długość wynosi prawie 650 km. Kanał tworzą jeziora we wschodniej części wyspy, połączone rzekami i ręcznie wykonanymi przekopami. Łączy on Toamasinę z miejscowością Farafangana. Nasz rejs do rezerwatu Palmarium obejmuje odcinek wynoszący 80 km. Po drodze przystanek przy wysepce na tzw. busz toaletę.
Przy okazji można nabyć schłodzone napoje oferowane przez przedsiębiorczego malgasza na środku jeziora. Po dotarciu na miejsce i zapadnięciu ciemności popłynęliśmy na podglądanie lemura Ai-Ai, czyli palczaka madagaskarskiego wiodącego nocny tryb życia. Jego charakterystyczną cechą jest to, że posiada cienki, długi palec środkowy zakończony hakowatym pazurem. Palec ten służy do opukiwania pni głównie bambusa, a następnie wyciągania owadów i ich larw przez szczeliny, które wygryza swoimi długimi siekaczami. Od 1933 roku był uważany za gatunek wymarły. Ponownie odkryto go po 28 latach w 1961 roku. Ciąża palczaka trwa od 158 do 172 dni i samica rodzi jedno młode co 2-3 lata. Osiąga ono pełną sprawność ruchową po 9 miesiącach. Ai-Ai żywi się owadami, kokosami, owocami, bambusem i trzciną cukrową. Noclegu w rezerwacie od razu spotkanie z lemurami buszującymi wśród bungalowów. Rezerwat obejmuje 50 hektarów na półwyspie leżącym na jeziorze Ampitabe. To lemur warii czarno-biały, którego już spotkaliśmy w rezerwacie Bakona. Jest jednym z najgłośniejszych lemurów. Jako jedyny z lemurów nie nosi młodych na grzbiecie, gdyż wychowuje je w gniazdach. Hybryda lemura czarnego z lemurem koroniastym. Hybrydy nie mają potomstwa. A to samica tej hybrydy, całkowicie różniąca się kolorem od samca. Lemury w tym rezerwacie oswoiły się z odwiedzającymi i nie ma problemu z ujęciem ich z bliska. Lemur czarny. Samice lemura czarnego są rude z białym brzuchem. Prowadzi zarówno dzienny, jak i nocny tryb życia. Wanilia, jedna z najdroższych przypraw. Madagaskar jest obecnie jej największym producentem na świecie. Lemur koroniasty mierzy od 31 do 36 cm i waży do 2 kg. W trakcie naszych licznych podróży nigdy nie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której żyjące na swobodzie dzikie zwierzęta wdawały się w tak bliskie relacje z człowiekiem.
są tu też kameleony, ale zaabsorbowani lemurami niemal nie zwracamy na nie uwagi. W rezerwacie Palmarium występuje też indris krótkoogonowy, którego spotkaliśmy już wcześniej w rezerwacie Anala Mazaotra. Tam było znacznie trudniej je oglądać, gdyż przebywały wysoko w koronach drzew. W tym rezerwacie dodatkowo mamy możliwość obserwowania samicy indrisa z młodym. Dochodzimy do brzegu jeziora Ampitabe, oddzielonego tylko pasmem wydm od Oceanu Indyjskiego. Rosną tu owadożerne dzbaneczniki. Mają liście o dzbankowatym kształcie z wieczkiem i napełnione są płynem trawiennym. Działają jak pułapki, do których wpadają owady. Okazały pielgrzan madagaskarski. Liście w jego pióropuszu osiągają długość do 4 metrów. W pochwach liściowych gromadzi się często woda, stąd też popularna jest nazwa drzewo podróżników. W rezerwacie wytyczono cały system ścieżek, które znacznie ułatwiają poruszanie się i obserwację lemurów. Dość nieufny indris, skuszony odrobiną banana, także dał się skłonić do bliższego kontaktu. Na poczęstunek liczy także samica z młodym indrisem. Ścieżkę przy poletku aloesu przegrodził nam okazały wąż. W rezerwacie można także skorzystać z plaży, a to pomost dla łodzi przywożących i odwożących gości hotelu Akaninny Nofy zlokalizowanego w rezerwacie. Wari czarno-białe porozumiewają się dość głośno. W kontakcie z ludźmi są bardzo łagodne i delikatne.
wieczorem oglądamy występ miejscowego zespołu folklorystycznego. Po pobycie w tym rajskim zakątku płyniemy na powrót kanałem Pangalanes, by dotrzeć najpierw do jeepów, a potem do naszego autobusu, który dowiezie nas do Antananarivo. Na jednym ze wzgórz otaczających Antananarivo jest stanowisko archeologiczne Królewskie Wzgórze Ambohimanga, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Roztacza się stąd rozległy widok na okolicę. Brama, uważana za najstarsze wejście na wzgórze królewskie, była zamykana kamiennym dyskiem o średnicy 4,5 metra i wadze 12 ton. Obsługiwało go 20 żołnierzy. Ze szczytu bramy obserwowano okolicę. Schody prowadzące do kompleksu pałacowego. Kompleks obejmuje obiekty powiązane z przedkolonialnymi władcami Madagaskaru od co najmniej XV wieku, miejsca związane z kultem religijnym oraz miejsca pochówku władców Królestwa Imerina, które obejmowało niemal cały Madagaskar. Kamień ofiarny i święte drzewo, gdzie pielgrzymi składają czaszki i rogi zebu zabitych w ofierze dla przodków. Francuska armata na morze otaczającym kompleks królewski. Najstarszy pawilon królewski to drewniany dom, jaki tradycyjnie budowała arystokracja Królestwa Imerina. Obok stoją dwa późniejsze pawilony. To większy z nich z pokojem recepcyjnym i dużym salonem na parterze. W mniejszym zbierali się ministrowie doradzający królowej. Za pawilonami, w kamiennych kryptach zwieńczonych małymi drewnianymi domkami, spoczywają szczątki władców Królestwa Imerina. Według ustnych przekazów domki kryją 12 grobowców. Po zewnętrznej stronie murów prowadzą schody na szczyt wzgórza. Widać stąd Antananarivo odległy o ponad 20 km. Drogą prowadzącą przez pola ryżowe zmierzamy do Antananarivo, by odlecieć stąd do kraju.